Cześć, z tej strony Marta i witam Was ciepło na naszym kanale. Razem z Oskarem, który jest konstruktorem pomp ciepła w Termet SA, opowiemy dzisiaj o współpracy pomp ciepła Termet Heat Gold oraz Platinum z innymi urządzeniami grzewczymi. Zapraszamy! Oskar, powiedz nam, czy pompy ciepła mogą współpracować z innym źródłem ciepła, na przykład kotłem kondensacyjnym? Tak, oczywiście pompy ciepła Termet Heat dzięki inteligentnemu sterowaniu HP Multi mogą współpracować z kotłami kondensacyjnymi w ofercie Termetu. Kocioł pełni wówczas rolę źródła szczytowego, czyli takiego źródła, które załącza się w tak zwanym punkcie biwalentnym. A możesz nam wyjaśnić dokładniej, czym jest punkt biwalentny? Jeśli wiemy, jakie jest zapotrzebowanie na ciepło naszego domu, możemy wyznaczyć punkt biwalentny, czyli taki punkt, w którym nasza pompa ciepła przestaje pracować samodzielnie. Kiedy temperatura spadnie poniżej tego punktu, musimy zastosować dodatkowe źródło ciepła, takie jak kocioł kondensacyjny. Wybór nastaw tego punktu jest w sterowniku HP Multi w pompie ciepła. A czy wszystkie kotły Termet mogą współpracować z pompami ciepła Heat Gold i Platinum? Tak, wszystkie dostępne w ofercie Termet SA kotły kondensacyjne mogą współpracować z tymi pompami. Wcześniej wspominałeś o źródle szczytowym. Wyjaśnij proszę, czym ono jest? Źródło szczytowe to jest takie urządzenie, które uruchamia się, kiedy pompa ciepła nie może zapewnić odpowiedniej ilości ciepła, aby zapewnić komfort cieplny. Źródłem szczytowym oprócz kotła kondensacyjnego może być na przykład grzałka elektryczna montowana w układzie CO. Czy pompy ciepła marki Termet mogą współpracować z fotowoltaiką? Tak, mogą. Ta współpraca jest możliwa dzięki funkcji Smart Grid, która polega na magazynowaniu nadwyżki energii elektrycznej w postaci energii cieplnej. Nadwyżka ta może być zgromadzona czy to w buforze, czy w zasobniku CWU, a parametry współpracy ustala się w sterowniku HP Multi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o współpracę pomp ciepła Termet Heat Gold i Platinum z innymi urządzeniami grzewczymi. Macie pytania? Zadajcie je w komentarzach. I pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia!